Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w piątek 7 października 2022 roku. Bonus do poprzedniego nagrania właśnie z tą samą datą i z tym samym tytułem nagrania, czyli Idąc za Jezusem, synem posłusznym Ojcu. Okej, działa kamera. Więc tak, czemu robię ten bonus? No robię ten bonus do tego poprzedniego nagrania, które dzisiaj robiłem, prawda? A które po prostu, no, w trakcie nagrywania było parę miłych niespodzianek. Praktycznie 3 razy nagrywałem to nagranie, by móc je nagrać, bo jak to się mówi, działały jakieś złośliwe chyba ten duszki, prawda? Jakiś tam zły duch przeszkadzał w zrobieniu tego nagrania. Jednakże oprócz takiego jakiegoś złego, złośliwego ducha, z powodu którego no, 3 razy musiałem przerwać nagrywanie i zacząć od początku, prawdopodobnie do akcji wkroczył mój anioł stróż. Tak przypuszczam. Dlatego, że pierwszy raz, kiedy musiałem wyłączyć nagrywanie i rozpocząć, to dlatego, że jakoś tak no, w trakcie, kiedy mówiłem i żeby móc przesuwać wersety biblijne w telefonie, no jakoś nie wiem czemu, jakoś tak ułożenie telefonu jakoś było pod takim, jakoś mi niewygodnie było. W każdym razie, siedząc przy stoliku i po prostu zamiast w prawą stronę przesuwało mi się jakoś w lewą stronę. No i rozpocząłem od nowa to nagranie wstępem, jak zwykle z datą, prawda, z datą tego nagrania, ze zdjęciem tego nagrania. I w momencie, kiedy już powinienem przesunąć w lewą stronę, czyli tak jak się ogląda nagranie, z prawej w lewą stronę się przesunie werset, przesunął mi się w tym momencie automatycznie sam, ku mojemu zdziwieniu, prawda? Ku mojemu zdziwieniu. No i potem oczywiście w trakcie nagrania przejęzyczyłem się i szybko w myśli stwierdziłem, że nie pozostawię tak tego, więc zrobię to nagranie jeszcze raz. Włączam od nowa to nagranie i w momencie, tak jak sami widzicie, zaraz po zdjęciu głównym, gdzie jest zdjęcie moje i tytuł nagrania, kolejne zdjęcie, które miało być, to jest z Księgi Powtórzonego Prawa, 18 rozdział i tam werset 15, gdzie jest proroctwo, kiedy Bóg mówi do Mojżesza, że wzbudzi mu proroka jak on, prawda? Zapowiedź Mesjasza, Jezusa. I potem kolejne zdjęcie jest już z Dziejów Apostolskich, gdzie odnosi się do tego samego proroctwa. To są Dzieje Apostolskie, 3 rozdział i werset 22, prawda? I trzecie zdjęcie, kolejne, jest z Ewangelii Jana. To tam był już chyba 6 rozdział i werset 38 odnośnie tego, że Jezus, który stąpił z nieba po to, by pełnić wolę tego, który go posłał, czyli jego Ojca. I co się dzieje? W momencie, kiedy zacząłem mówić no, od strony głównej nagrania, rozpoczynające nagranie, zdjęcie, w momencie, kiedy już miałem przesunąć zdjęcie, samo mi się przesunęło. Powiedziałem to, co miałem powiedzieć oczywiście. W momencie, kiedy chciałem przesunąć na kolejne zdjęcie, samo mi się automatycznie przesunęło. Już byłem pod wielkim wrażeniem i troszkę już, jak to się mówi, rozwalony w tym, co miałem mówić, żeby było się ciężko skoncentrować.
bo mówię, co się dzieje, jeszcze nie wiedziałem, żeby tak telefon mi zwariował, prawda? Ale nic, powiedziałem to, co miałem powiedzieć i w momencie, kiedy miałem przesunąć na to trzecie zdjęcie, znowu automatycznie się dokładnie w tym momencie samo przesunęło. Tak jakby może, nie wiem, ktoś chciał mi dać znać, nie mówiąc już o tym, że tak jakby ktoś za mnie to robił, no jakiś może anioł stróż już zaczął tutaj za mnie tutaj przesuwać, widząc, że wcześniej po prostu byłem już poddenerwowany, że jakoś tak siedziałem w takiej dziwnej pozycji, gdzieś jakoś mi się to gdzieś no przesuwało źle i po prostu no czasami po prostu zamiast przesunąć zdjęcie, to mi się po prostu co innego z jednej strony pokazało z telefonu, więc to jakby ktoś już to za mnie robił podczas tego nagrywania, a ja żebym sobie spokojnie mówił. No i powiem szczerze, że no nie wiem jak to odebrać, bo coś takiego jeszcze mi się nie przytrafiło. Widzicie, robię nagranie odnośnie tutaj tego, co naucza Słowo Boże, tak, odnośnie tego, co mamy zapisane w Biblii. I no to jakby jakaś pomoc mi przyszła, prawda? Powiedzmy, tak jak mówię, no raz, pierwszym razem przerwało mi się, bo mi się źle przesunęło i nie to się pokazało, co miało się pokazać. Więc zacząłem robić nagranie od nowa i powiedzmy slajd mi się sam przesunął. Potem, tak jak mówię, potem się przejęzyczyłem, więc musiałem zrobić od nowa. I faktycznie znowu, jak zobaczycie tamto poprzednie nagranie na początku, to znowu chcąc przesunąć z prawej strony w lewą stronę, jakoś potem mi się przesunęło z prawej strony, no, znaczy z lewej strony w prawą stronę i tak jakoś już byłem taki zdezorientowany. Oczywiście weszły dzieci hałasując, więc musiałem zacząć od początku i tak mówię, zaczynając od początku jest taki, wiesz, taki, chciałem powiedzieć, taki, wiesz, no wiecie, już byłem taki trochę już poddenerwowany. Tak jak mówię, zaczynam nagranie od nowa i tak jakby ktoś mi zaczął pomagać, okej, spokojnie, już się nie denerwuj, ja będę dla ciebie tutaj przesuwał te slajdy, prawda? No, także robiąc takie nagranie odnośnie Słowa Bożego, no sądzę, że jakaś pomoc ze strony tutaj, prawda, Stwórcy była, tak? No, z pewnością anioł stróż, czy jakiś inny anioł, chyba z pewnością tutaj zaczął mi pomagać w tym nagraniu, no żeby to nagranie po prostu było zrobione, więc chciałem się z wami tym podzielić. Oczywiście chciałem też, jak zwykle, takie świadectwa, które daję odnośnie czy to snów, które miałem, czy takich innych jakichś, powiedzmy, bożych doznań, takich ciekawych sytuacji. Staram się zawsze to nagrać, upamiętnić, bo no, może być zawsze przydatne, jak to się mówi, prawda, ku jakiemuś świadectwu. Także, żeby już nie przedłużać, to tyle właśnie w tym nagranie z tytułem bonus do poprzedniego nagrania, gdzie no faktycznie, powiem wam szczerze, no nie wiem, wiemy, że technika dzisiaj działa, prawda? Być może używając takiej technologii, tak do końca jeszcze nawet nie wiemy, co ta technologia w sobie posiada, prawda? Mam tu na myśli teraz telefony komórkowe. W jakiś sposób, może w ten sposób ktoś chciał w jakiś mi sposób dać do zrozumienia, że to, co robię, nie zostaje bez jakiejś obserwacji obserwatora, prawda? No, a wiemy, że takim najlepszym obserwatorem właśnie no to jest Stwórca, prawda? On wszystko widzi i on jest takim obserwatorem i oczywiście w różny sposób może się z nami komunikować i dawać nam jakieś znaki, prawda? W zależności od danej sytuacji, to co chcę przekazać. No, już nie będę teraz tutaj główkował i tak dalej. W każdym razie, tak jak mówię, no, pierwszy raz mi się coś takiego przydarzyło podczas nagrywania, przynajmniej tak samo z tej serii, bo to już
jakby nie było, nie pierwsze nagranie z tej serii, gdzie w ten sposób nagrywam, że mówię i muszę kontrolować, w którym momencie, kiedy mówię, przesunąć na odpowiedni slajd, prawda? Żeby to ze sobą jakoś razem pasowało i się komponowało. Także no, trzeba troszeczkę się skupić na tym, co się mówi i robi. No i czasami faktycznie pomocna jakaś dłoń podczas takiego nagrania rzeczywiście przydaje się, jest pomocna. Dobrze, to tyle w tym bonusiku. Oczywiście to nie jest ostatnie nagranie z tej serii i jak zwykle dziękuję wszystkim za Waszą uwagę.